Historia małego Johna Baileya. To historia małego Johna Baileya. Wszystko nakręcił swoją kamerą Bert Gainer. Gary Driessen zajął się dźwiękiem, a ja jestem Bill Ashley i zaraz opowiem wam tę historię. Stroną artystyczną, pracą nad animacją, a także w laboratorium Cine Centrum Hilversum, scenariuszem, produkcją i reżyserią zajął się Paul Driessen. Mały John Bailey szedł już od wielu godzin i było mu bardzo zimno. W końcu znalazł drzewo, które postanowił spalić, żeby ogrzać sobie ręce. Ale płomienie szybko przeskoczyły na następne drzewo i wkrótce cały las zaczął płonąć. Wszyscy mieszkańcy lasu musieli uciekać. Przeskakiwali przez ogień i dym. Szukali nowego lasu, w którym mogliby zamieszkać. Ale nowy las był już pełen zwierząt. Każdy ssak, ptak czy robak potrzebował miejsca. Żeby go starczyło, wszystkie zwierzęta musiały się ścieśnić, a żadnemu to się nie podobało. Oprócz tego wszyscy musieli pomóc przy gaszeniu pożaru i podawać wiadra z wodą. To też nikomu się nie podobało, a już najmniej małemu Johnowi Baileyowi, bo to on wszczął pożar. Potrzeba wielu, wielu lat, żeby nowe drzewa urosły i były tak ładne jak te poprzednie. Taka wielka strata. Kiedy mały John Bailey spotykał się z kimś, zauważył, że wszyscy patrzą w drugą stronę, jakby go nie zauważali. Czuł zimno w środku i ciepło na zewnątrz. W końcu usiadł i zaczął się zastanawiać. Chciał czuć ciepło także w środku. Uznał, że jedynym rozwiązaniem będzie poszukać odpowiedzi dalej. Ale szybko zdał sobie sprawę, że jest tylko małym Johnem Baileyem. Kogo spotkał po drodze? Starego wąchacza. Opowiedział staremu wąchaczowi, że zniszczył setki drzew, ale stary wąchacz nie zrozumiał go ani trochę. Wtedy mały John Bailey pokazał mu, ile drzew spalił i stary wąchacz powiedział: o rany, to było mnóstwo drzew. Mały John Bailey był smutny i westchnął głęboko. Staremu wąchaczowi zrobiło się przykro. Postanowił wymyślić jakieś rozwiązanie. To trwało dość długo, bo stary wąchacz nie był przyzwyczajony do myślenia. Ostatni raz, kiedy próbował myśleć, był wtedy, kiedy chciał zostać królem. Ale zdał sobie sprawę, że nie wygląda jak król, więc postanowił zapomnieć o tym i po prostu wyglądać na szczęśliwego. Potem przypomniał sobie coś, co zawsze wszystkich rozśmieszało, a już na pewno słonie. Może to pomoże małemu Johnowi Baileyowi. Stary wąchacz miał dwie trąby. Jedną z przodu, a drugą z tyłu, zamiast ogona. Pokazał je małemu Johnowi Baileyowi, ale ten wcale się nie śmiał. Nie, obmyślał już wielki plan. Zbliżała się burza, zaczęło padać i wokół uderzały pioruny. Mały John Bailey poprosił starego wąchacza, żeby poszedł z nim do lasu wypróbować jego plan. Nagle piorun uderzył w drzewo, które zaraz zaczęło się palić. Musieli uciekać. Mały John Bailey sadził tylną trąbę starego wąchacza do wody i krzyknął: wciągaj wodę. Stary wąchacz wciągał wodę tylną trąbą, a przednią ją wypuszczał. Prosto na płonące drzewo. Kiedy stary wąchacz gasił pożar, mały John Bailey śpiewał tę piosenkę.
Kiedy zimno ci w ręce, do głowy pomysłów przychodzi sto. Ale uważaj, bo ogień może oznaczać pożar, a tobie przecież nie chodzi o to. Zapytaj mnie, co wie nasz przyjaciel stary wąchacz, a ja ci opowiem. Na pożarach zna się najlepiej z nas. Od tego czasu mały John Bailey i stary wąchacz mieszkają razem. Kiedy mały John Bailey kogoś spotyka, nikt już nie odwraca się od niego. Wszyscy go lubią, a jemu jest ciepło w środku. Słonie nie śmieją się już ze starego wąchacza. Żałują, że nie mają dwóch trąb jak on. Kiedy ostatnio szedłem przez las, nagle poczułem dym. Wtedy usłyszałem okrzyk "Wciągaj wodę", a potem piosenkę. Kiedy zimno ci w ręce, do głowy pomysłów przychodzi sto. Ale uważaj, bo ogień może oznaczać pożar, a tobie przecież nie chodzi o to. Zapytaj mnie, co wie nasz przyjaciel stary wąchacz, a ja ci opowiem. Na pożarach zna się najlepiej z nas. Wiedziałem, że mogę teraz bezpiecznie spacerować przez las, bo mały John Bailey i stary wąchacz gaszą pożary w pięknym, wielkim i zielonym lesie. Green forest.